Od minionego czwartku wznowiony został handel na targowisku przy ulicy Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu. Taką decyzję podjął prezydent Dariusz Bożek po zasięgnięciu opinii mieszkańców. Otworzyliśmy targ ze względu na właściwie prośby i mieszkańców, którzy uważali, że nie mogą sobie kupić produktów zdrowych od rolników, od działkowiczów, że otworzenie targu jest zdecydowanie bardziej bezpieczne, że gorzej się czują w sklepie, kiedy jeden człowiek na drugim próbuje cokolwiek kupić, a z drugiej strony to był też apel rolników, działkowiczów, którzy mają pewien zasób produktów, mają chociażby sadzonki i sami mówią, że część tych produktów niestety już uległa zniszczeniu, musieli wyrzucić. Dla bezpieczeństwa zdecydowano, by na początek uruchomić tylko sprzedaż artykułów rolnych i spożywczych, oczywiście na nowych, tymczasowych zasadach. Zasady są takie, że tylko 50 sprzedających w odpowiedniej odległości, na zasadzie szachownicy, również jeżeli chodzi o wchodzących, są liczeni, nie może przekroczyć, zresztą tych samych norm, które są stosowane w sklepach. Odległości są zachowane, na wejściu jest płyn do dezynfekcji rąk, więc wszystkie warunki bezpieczeństwa są zachowane. Można czuć się naprawdę bezpiecznie na targu. Niestosowanie się do powyższych zasad skutkować będzie usunięciem z targowiska. Miejski targ czynny jest od poniedziałku do czwartku i w sobotę w godzinach od 6 do 13. Żeby sprawdzić, jak targ zadziałał, poszedłem zobaczyć, porozmawiać i z kupującymi, i ze sprzedającymi. No i szanowni państwo, no jest tak, jak mi się wydawało, że będzie. Liczba sprzedających jest ograniczona. A i tak nie były wszystkie stoiska zajęte. Liczba kupujących także nie była przerażająco wielka. Zachowane były wszystkie warunki bezpieczeństwa i mogę tylko powiedzieć, że ci, którzy miesiąc temu tak bardzo negatywnie wypowiadali się na temat otwarcia targu, nie mieli racji. Na identycznych warunkach targ otwarty byłby miesiąc temu. A mimo to było mnóstwo protestów. Cieszę się, że często ci sami, którzy wtedy protestowali, dzisiaj zmienili swoje zdanie i mówią dobrze, że targ został otwarty. Zmiany dotyczące handlowania, godzin otwarcia czy poszerzenia asortymentu brane są pod uwagę, ale uzależnione są od wytycznych rządu i sytuacji epidemiologicznej w naszym regionie.